Raz, dwa, dobra, lecą newsy! Firma CD Projekt Red udostępniła narzędzia moderskie do Cyberpunka 2077. To m.in. dokumentacja struktury plików i inne narzędzia moderskie. Moderzy czym prędzej zabrali się do zadawania sobie najważniejszych pytań odnośnie tego, jak można usprawnić grę. A pierwsze z nich brzmi: a co gdyby dało się zrobić to z Johnem Silverhandem, granym przez Keanu Reevesa? I tak powstały przerażające mody, w których fani podmienili modele postaci osób do towarzystwa, jakie można spotkać na mieście w grze, dzięki czemu możemy spędzić gorącą noc z Keanu i obejrzeć te zabawne animacje. Swoją drogą, podobną scenę przygotowano także dla Adama Smashera. Dwie gry odniosły ostatnio istotne sukcesy na Steamie. Pierwsza z nich to Skull the Hero Slayer, czyli rogalikowa gra akcji o walce z hordami przeciwników. Ta została sprzedana 100 tysięcy razy. Innym sukcesem jest Dyson Sphere Program, czyli chińska odpowiedź na Factorio. Ta gra o budowaniu kosmicznych megastruktur osiągnęła sprzedaż na poziomie 200 tysięcy kopii. Gra wystartowała w Early Accessie. Do później gier chyba już przywykliście, więc nie zdziwi was zapewne, że mamy kolejne. The Lord of the Rings Gollum nie pojawi się w tym roku, poczekamy więc do 2022 roku. Mniejsze opóźnienie zaliczy Biomutant. Tej gry akcji RPG z bardzo wyrazistą stylistyką spodziewaliśmy się do końca marca. Oficjalna premiera to jednak 25 maja. Przerywamy program na kolejną Czekaj, to nie jest reklama. Znaczy reklama naszego własnego przedsięwzięcia. Jak co roku gry online wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a to oznacza, że cały dochód z abonamentów na stronie w dniu 31 stycznia zostanie przekazany na cele orkiestry, a także na Allegro można znaleźć 9 dedykowanych aukcji z gadżetami. To m.in. replika karabinu Lancer z Gears of War, tarcza i topory z Assassin's Creed Valhalla, czy edycja kolekcjonerska The Last of Us 2. Tak jakby ktoś planował się dozbroić, to kliknijcie sobie w link w opisie. Firma Electronic Arts pochwaliła się, że darmowe Star Wars Battlefront 2, oferowane niedawno w Epic Game Store, zostało pobrane przez aż 19 milionów osób. Jak łatwo sobie to przeliczyć, powodowało to też odrodzenie zainteresowania grą i nieodłącznie powiązane z nim problemy z serwerami. 19 milionów graczy. Teraz pewnie Arash będzie mógł mówić: grałem w to zanim było modne. I darmowe. Kilka informacji dotyczących działalności firm Rockstar i Take-Two. Po pierwsze, przecieki z forum miłośników GTA sugerują, że mogą powstawać remastery GTA 3, Vice City i San Andreas. Tymczasem w przypadku GTA 5 i GTA Online, Take-Two podziałało na froncie walki z cheaterami. Z inicjatywy firmy swoją działalność wstrzymała strona Lunacheat, specjalizująca się właśnie w sprzedawaniu cheatów. Autorzy serwisu mają też podobno przekazać zyski z cheatów na cele charytatywne. Pojawił się nowy zwiastun gry Magic Legends, osadzonej w świecie Magic the Gathering, ale stawiającej na rozgrywkę sieciową w stylu hack and slash. Wyróżnia się tutaj drzewko umiejętności postaci, bo każdy z rzucanych zaklęć będzie kartą. Łącznie wyposażymy postać w 12 takich zdolności, a sednem zabawy będzie szukanie potężnych kombinacji i synergii. Premiera gry nastąpi w tym roku, w marcu ma ruszyć otwarta beta. I to wszystko na dziś, dziękuję bardzo, do usłyszenia, nie wiem kiedy, bo ekipa Flesza jest tak obszerna, że trzeba się bić o to, żeby nagrać odcinek, ale to dobrze, przynajmniej mam czas, żeby pracować nad tajnymi projektami.